karania mowy nienawiści, także ze względu na płeć, tożsamość płciową, wiek, niepełnosprawność i orientację seksualną. Projekt nowelizacji kodeksu karnego autorstwa Nowoczesnej został odrzucony w Sejmie głosami posłów PiSu i Kukiz 15. Projekt wspierały organizacje pozarządowe, w szczególności broniące praw osób LGBT. Pracownicy ratownicy TOPR-u odnaleźli w Wielkim Mięguszowieckim kotle w Tatrach ciało poszukiwanego od poniedziałku turysty. Najprawdopodobniej spadł ze szlaku. Jego ciało ratownicy wydobyli spod śniegu. W Tatrach obowiązuje pierwszy, najniższy stopień zagrożenia lawinowego. Komisja Europejska potwierdza postęp w rozmowach z niemieckimi władzami w sprawie wprowadzenia opłat za użytkowanie autostrad w tym kraju. Rozwiązania, nad jakimi próbują obie strony, pracują obie strony, mają zapewnić, że system myta nie będzie dyskryminował cudzoziemców. Dżihadyści z Państwa Islamskiego zabili w rejonie Mosulu kilkaset ludzi, w tym 50 dezerterów i 180 byłych urzędników, informuje ONZ. Państwo Islamskie porywa też ponad 9-letnich chłopców, by wcielić ich w swoje szeregi. Na Mosul, który jest ostatnim bastionem dżihadystów w Iraku, trwa właśnie ofensywa irackich wojsk. Informacje kulturalne. Patryk Zjawanat, zapraszam. Unikatowe zdjęcia, różne techniki i style. Jutro wieczorem odbędzie się wernisaż rozpoczynający 17. edycję fotografii kolekcjonerskiej. Na Mysiej 3 w Warszawie zobaczymy pracę m.in. Witkacego, Lewczyńskiego, Rydetki, Nidentala. Wśród około 100 nie zabraknie perełek, mówi organizatorka Katarzyna Sagatowska. Najstarsza praca pochodzi z 1879 roku i jest to portret syna warszawskiego fotografa Konrada Brandla. Pochodzi ta praca z takiej bardzo znanej serii, za którą fotograf dostał w Londynie medal za taki dyptyk. Portret śmiejącego się chłopca, portret płaczącego chłopca. Fotografie będzie można oglądać do 15 listopada. Później odbędzie się ich aukcja fotografii kolekcjonerskiej. Będą towarzyszyły też spotkania i dyskusje. A więcej na ten temat w internecie oraz w dzisiejszej kulturze osobistej po 17.40. Zapraszamy. Niemieckie kino we Wrocławiu. Dziś w kinie Nowe Horyzonty rozpoczyna się przegląd najnowszych filmów naszych sąsiadów. W programie 10 tytułów, a na początek rewelacja festiwalu w Cannes, czyli Tony Erdmann w reżyserii Maren Ade. Przegląd trwa do 10 listopada. Z kolei dziś w kinie Kultura w Warszawie rozpoczyna się festiwal filmowy Emigra. Pokazywane na nim filmy przedstawiają życie na emigracji, w tym roku przede wszystkim życie Polaków za wschodnią granicą, bo hasło tegorocznej edycji brzmi Kamera na wschód. Festiwal otworzą dwa dokumenty, Piano i Ojcu. Piano Wity Marii Drygas to historia pianina, które dodawało otuchy Ukraińcom na Majdanie, a fabularyzowany dokument Ojcu jest historią kresowianina Adama Wandrowskiego, polskiego nauczyciela z Winnicy. Kolejne informacje na antenie Radia Tok FM o 16.40. Zapraszam. Pogoda. W nocy padać może na Podlasiu, na Warmii, Mazurach, na Wybrzeżu, na Kujawach, Mazowszu, w Wielkopolsce i na zachodzie. Na północy miejscami mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Będzie od 0 do plus 3 stopni. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Święto Podgląd. Agnieszka Lichnerowicz, a tutaj w Warszawie w naszym studiu są Tomasz Kostrzewa i Anna Mus, prezes i wiceprezeska zarządu Fundacji Józefa Rotblata. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. No właśnie, chciałam teraz, żebyśmy chyba porozmawiali o tym nobliście, polskim nobliście, tak trzeba to powiedzieć, o którym pewnie większość słuchaczy nigdy nie słyszała, a więc o Józefie Rotblacie. Zacznijmy od kwestii jednak jego narodowości. Józef Rotblat urodził się w 1908 roku w Warszawie. Był obywatelem II RP. W 1939 roku wyjechał na stypendium naukowe do Wielkiej Brytanii, gdzie została go wojna. Nie udało mu się już w trakcie wojny wrócić. Planował powrót po wojnie, co również mu się nie udało.
Po wojnie otrzymał polskie brytyjskie obywatelstwo, ale co ciekawe, w 1944 roku, gdy został zaproszony do pracy przy projekcie Manhattan, amerykańskim programie budowy bomby atomowej, był jedynym naukowcem, który odmówił przyjęcia obywatelstwa brytyjskiego lub amerykańskiego i zrobiono dla niego wyjątek. To był jedyny naukowiec, który pracował tam z polskim paszportem, czy też jakimkolwiek innym niż brytyjski lub amerykański. Natomiast cała dyskusja o jego narodowości to pewnie byłaby długa dyskusja. Też zresztą z tym pytaniem zwróciliśmy się do wielu osób, które poznały Rotblata i one zauważyły, że on nie zastanawiał się nad tym pytaniem. Mówił o sobie, że jest Polakiem z brytyjskim paszportem, ale tak naprawdę był obywatelem świata. I też, ale długo, do późnych lat, bo długo żył, tak, 96 lat. Się językiem polskim, z tego co rozumiem. Tak, wiele osób, które miało okazję z nim porozmawiać, niestety my nigdy Rotblata nie spotkaliśmy, wspominało, że mówił piękną przedwojenną polszczyzną. Zresztą osoby, które poznaliśmy w Londynie, wspominały, że była garstka Polaków, przyjaciół Rotblata, które przychodziły do niego specjalnie, żeby usłyszeć tę polszczyznę, której już nie ma. Wy założyliście fundację imienia Józefa Rotblata. W zasadzie dlaczego? Uznaliśmy, że należy przybliżyć nam wybitną postać Polsce, Polakom, Polkom. To znaczy, już bez względu na to, jak byśmy zapatrywali na kwestię jego paszportu czy obywatelstwa, to był człowiek, który się tutaj wychował i wykształcił, na UW obronił doktora, także to pierwsze 30 parę lat życia tutaj spędził, tak, był polskim Żydem, więc to ten kraj go ukształtował i na pewno powinniśmy się do niego przyznawać. Mamy też powody, żeby się przyznawać, a on nigdy też od Polski się nie odcinał, wręcz zawsze odnosił się życzliwie i często tutaj wracał. A pozostaje zupełnie zapomniany, jest to na podstawie, dlatego uznaliśmy, że warto zrobić coś, żeby go światu przypomnieć. Pomysłów było tyle, że uznaliśmy, że należy założyć fundację, aby niektóre te pomysły móc realizować. On w 95 roku został uhonorowany pokojową Nagrodą Nobla. Jego biografia, to mam nadzieję będzie jeszcze okazja, ale godzinami pewnie moglibyśmy opowiadać, bo długo żył i miał nieprawdopodobnie ciekawe, ale też tragiczne momentami życie, więc co jest najważniejsze, żeby słuchaczom na początek wprowadzając do biografii Rotblata powiedzieć? Co jest najważniejsze? Po pierwsze wykształcenie warszawskie. Zdobył dyplom na Wolnej Wszechnicy Polskiej. Tam zresztą poznał się z wybitnym naukowcem Ludwikiem Wittgensteinem, uczniem Marii Curie-Skłodowskiej. Zdobył doktorat na Uniwersytecie Warszawskim. Był takim domowym elektrykiem. Zrobił sobie swoją wizytówkę, zakładał warszawiakom telefony w przedwojennej Warszawie. Te wszystkie związki z Warszawą są bardzo ważne. Myślę, że to jest taki pierwszy punkt w rozmowie o Rotblacie. Drugi punkt to jest na pewno wyjazd do Liverpoolu na stypendium. Wyjechał już drugi raz w sierpniu 1939 roku. Tam spotkał się z wybitnymi naukowcami brytyjskimi, którzy pracowali nad fizyką nuklearną. I z nimi pojechał do Stanów Zjednoczonych, do pracy nad projektem Manhattan w Los Alamos. Druga rzecz, właśnie współpraca międzynarodowa z najwybitniejszymi naukowcami lat 30. To co może warto tutaj dodać przy okazji tego epizodu pracy nad pierwszą bombą atomową w Los Alamos, to Józef Rotblat, który miał duże moralne problemy z tym, że jako naukowiec pracuje nad tak śmiercionośną bronią, gdy stało się jasne, że Niemcy swojej bomby nie zbudują, został pierwszym naukowcem w historii, który porzucił pracę nad bombą atomową ze względów moralnych. I to jest właśnie ta trzecia rzecz, Rotblat, który był współtwórcą pierwszej bomby atomowej i również był pierwszą osobą, która zrezygnowała z pracy nad bombą z powodów moralnych. I czwarta rzecz, zanim jeszcze przejdziemy do Nobla, to jest 50 lat jego życia nad działaniami pokojowymi na świecie. On był poza tym, że był fizykiem, że był radiobiologiem, że pracował w szpitalu, był też aktywistą społecznym. To jest niesamowite, to połączenie jego zaangażowania w losy świata i w naukę. No i ta wisienka na torcie. Czyli a jeszcze dodajmy, bo tutaj jest taki akcent, który na mnie zrobił ogromne wrażenie, że on razem z Einsteinem i Bertrandem Russellem założył taką organizację, czy taką grupę, która właśnie walczyła o co?
Zbrojnie współzałożył organizację o nazwie Pagórz, która wzięła swoją nazwę od kanadyjskiej wsi, gdzie organizacja została założona. Pagórz był ruchem uczonych z obu stron żelaznej kurtyny, który działał na rzecz rozbrojenia. Naukowcy spotykali się rok w rok, od 1957 roku na dorocznych konferencjach. Zjeżdżali tam najwybitniejsi przedstawiciele nauki oraz świata politycznego z obu stron żelaznej kurtyny, co miało niebagatelny wpływ na budowanie zaufania i kanałów kontaktu między obiema stronami konfliktu. Pagórz wywodzi się bezpośrednio od manifestu Russella Einsteina. To był manifest podpisany przez 11 najwybitniejszych światowych naukowców w 1955 roku, którzy nawoływali przywódców światowych do pokojowego wykorzystania najnowszych zdobyczy techniki. W tym sensie Józef Rotblat, który razem z Bertrandem Russellem współzakładał Pagórz, łączy się tutaj też z Einsteinem, który był współtwórcą manifestu. To też jest ciekawa historia, ponieważ Einstein podpisał ten manifest kilka dni czy miesięcy przed śmiercią. Był to tak naprawdę jego taki ostatni akt. Ale był on bardzo ważny, ponieważ Einstein przed swoją śmiercią powiedział coś takiego, że jeżeli wybuchnie IV wojna światowa, to będzie to wojna na maczugi. I on tak naprawdę przeczuwał to, do czego broń nuklearna może doprowadzić. Na stronie Fundacji Józefa Rotblata znalazłam takie wspomnienie profesora Karwasza, który zapytał go właśnie po angielsku, czy mówi jeszcze po polsku, na co Józef Rotblat odpowiedział, czy za głupie pytanie, ja byłem i jestem Polakiem, tylko że jako wynalazca bomby atomowej nie mogłem w Polsce mieszkać. Wy wzięliście sobie za cel, postawiliście sobie za cel przypomnieć Polakom Józefa Rotblata. To Polak, on sam mówił, że jest Polakiem. A jak myślicie, dlaczego w zasadzie o nim tak nie pamiętamy? Przecież tak lubimy przypominać gdziekolwiek, ktokolwiek ma polskie korzenie i być dumnym z tego powodu. No a tu jest człowiek, który był uznanym naukowcem, działaczem na rzecz praw pokoju na świecie, nagrodzonym Noblem, który nigdy się od Polski nie odcinał, a wręcz z dumą o niej mówił, a Polacy o nim nie pamiętają. Tak, to jest pytanie, na które my sobie często próbowaliśmy odpowiedzieć. Dlatego też założyliśmy fundację. Ja tak naprawdę myślę, że jest długa lista osób, o których warto opowiadać, ale o których się wciąż milczy. Rotblat był na tej liście. Teraz na szczęście jest jego czas. Wiele rzeczy się zaczyna dziać wokół Rotblata. Po pierwsze, a po drugie, wydaje mi się, że Rotblat był taką osobą, dla którego publika nie była tak bardzo ważna. On nigdy o sobie dużo nie mówił, nigdy nie napisał swojej biografii. Wiele sławnych osób jeszcze przed śmiercią wydaje biografię. On do 96 roku życia pracował i zawsze powtarzał, że tak, napisze tą biografię, jak tylko będzie miał czas, jak przyjdzie na tą emeryturę. Myślę też, że to, co my robimy w fundacji, byłoby bardzo ważne dla Rotblata, ponieważ jesteśmy zaangażowani, ale sam fakt, że założyliśmy jego fundację, jego imienia, myślę, że nie byłby dla niego taki ważny. On był bardzo skromną osobą i może to też się trochę przekłada na to, że tak mało osób o nim wiedziało. Zresztą jak dostał Nobla, to był bardzo mało znanym fizykiem wtedy. Dopiero ten Nobel trochę nagłośnił jego historię. Warto może tutaj dodać, że Nobla dostał za działalność na rzecz rozbrojenia i była to działalność, którą jak Barack Obama. Głównie dwie diametralnie różne postacie. Dokładnie. Realizował tę działalność głównie poprzez organizację Pagórz, którą współzałożył, którą kierował przez wiele lat. Natomiast Pagórz był organizacją, która działała w sposób możliwie najbardziej dyskretny. Była to organizacja, której absolutnie nie zależało na rozgłosie. To tam w zakulisowych rozmowach spotykali się przedstawiciele Departamentu Stanu USA i rosyjskiego MSZ-u i negocjowali układy rozbrojeniowe na tych konferencjach. Także charakterystyka pracy tej organizacji była taka, że nie szukano poklasku i myślę, że to też w związku z tym Józef Rotblat też nie jest jakoś bardzo znany. Natomiast zasługi tej organizacji dla zakończenia zimnej wojny są bezsporne. Ja wiem, że wy szukacie w Warszawie śladów Rotblata. To jest niezwykłe. Udało mu się przeżyć II wojnę światową, dlatego że tuż przed nią wyjechał na stypendia za granicę. Jego żona, nie udało mu się uratować żony, ona zginęła w obozie koncentracyjnym. Mam nadzieję, że będziemy do tych opowieści jeszcze wracać, ale
ale na koniec chciałabym, żebyśmy słuchaczy zaprosili na niedzielę do Domu Spotkań z Historią, to jest na Karowej oczywiście 20 w Warszawie, o godzinie 15 będziecie pokazywać film dokumentalny kanadyjski o Rotblacie, bo oczywiście, że nie polski. Częściowo polski, tak. Tutaj za tym kryje się trochę polskiej historii, ponieważ reżyserem filmu jest Eryk Bednarski, osoba urodzona w Nowej Szkocji w Kanadzie, zresztą tam, gdzie ma swoją siedzibę ruch Pagłosz, ale osoba polskiego pochodzenia. I on wiąże się tutaj, taka anegdotka, kiedy chciał zrobić dokument o Pagłoszu, zaczął przysłuchiwać nagrania założyciela i lidera tego ruchu, Josefa Rotblata. I nagle pomyślał sobie, ten człowiek ma taki sam akcent jak mój ojciec, który urodził się w Polsce i wyjechał w latach 50. Z Warszawy do Kanady. Filmu miało być ta inicjatywa... Pagłosz, ale po wywiadzie, czy po obejrzeniu wywiadu z Rotblatem, historia tego człowieka tak go zafascynowała, że film tak naprawdę opowiada o życiu Rotblata. Można go w internecie znaleźć, ale wy będziecie emitować razem z polskimi napisami, to jest dla tych, którym... Z polskim lektorem nawet. Z polskim lektorem nawet, dla tych, którym przedsprawię trudność. No to trzymamy kciuki w takim razie. Mam nadzieję, że słuchacze będą już teraz Józefa Rotblata kojarzyć, bo mamy jeszcze kilku Polaków do odkrycia z Noblami. A film, przypomnę jeszcze raz, w niedzielę w Domu Spotkań z Historią o 15:00 będą Państwo tutaj w Warszawie mogli obejrzeć. A Wam bardzo dziękuję. Tomasz Kostrzewa i Anna Mus z Fundacji Józefa Rotblata byli Państwa gośćmi. Dziękujemy. Dziękujemy. I to tyle, co razem z Pawłem Kierzniewskim dziś dla Państwa przygotowaliśmy. Audycję realizował Krzysztof Woźniak. Informacja po nich zaprasza Maciej Zakrocki. Światopodgląd. Całej audycji wysłuchasz w aplikacji mobilnej Tok FM oraz w archiwum na stronie tokfm.pl/audycje. Piątkowe wieczory, cichnie gwartego dnia, w redakcji czuć odprężenie i takiego właśnie klimatu potrzebuję. Wchodzę do studia, przygaszam światło, a przede mną zamiast tłumu gości wybrany rozmówca. W magazynie Horyzonty poszerzamy wiedzę o człowieku i świecie. Potem rozpoczyna się Kobiecy Eter, gdzie przyglądamy się kobiecemu doświadczaniu rzeczywistości. A w programie Dorosłe Dzieci zgłębiamy temat świadomego rodzicielstwa. Wieczór Radia Tok FM. Dzisiaj po 21:00. Do usłyszenia. Hanna Zielińska. Reklama. Teraz w MediaMarkt. Dwa komputery w cenie jednego. Kupując laptop Lenovo z procesorem Intel Core i5 za 2349 zł, komputer Kiano Slim Stick otrzymasz w zestawie. MediaMarkt.pl. Przez tę menopauzę mam zimne poty, na zmianę z uderzeniami gorąca. Czy jest na to sposób... Klimea Forte. Ale to nie wszystko. Do tego jestem rozdrażniona. Klimea Forte. No i to problemy z zasypianiem. Brak energii. Klimea Forte. A wzrost wagi? Klimea Forte. Czyli mam brać 4 tabletki dziennie? Oczywiście, że nie, bo wystarczy tylko jedna tabletka dziennie, aby składniki suplementu diety Klimea Forte złagodziły te i inne objawy menopauzy. Klimea Forte. Menopauza lżejsza niż myślisz. Domi Wnętrze ma już 25 lat. W urodzinowym wydaniu 5 polskich wnętrz na światowym poziomie. Najmodniejsze lampy, natura w łazience, pomysły na dekoracje ścian i więcej inspiracji dla każdego. Partnerem wydania jest Franke. To jest pociąg, a to jest ultraszybki pociąg. Zwykły pociąg jest jak standardowy internet, a ultraszybki pociąg jest jak oręż światłowód. Sam wybierz, czy chcesz mieć w swojej firmie standardowy internet, czy ultraszybki oręż światłowód. Przenieś numery lub przedłuż umowę na plany głosowe, a zyskasz oręż światłowód za jedyne 23 zł plus VAT miesięcznie. Do tego polecamy smartfon Huawei B9 z przedłużoną 3-letnią gwarancją. Dołącz do sieci numer 1. Zapraszamy do salonu Woręcz. To mit, że prawdziwy mężczyzna nie ma problemów, więc kiedy chce poradzić sobie z najbardziej wstydliwym z nich, wybiera Braveran. Zawarty w Braveranie żeńszeń pomaga wywołać i wzmocnić erekcję. Suplement diety Braveran to najlepiej sprzedający się produkt w swojej kategorii. Zaufało mu już prawie 1 000 000 mężczyzn. Braveran jako jedyny zawiera taką dawkę substancji korzystnie wpływających na sprawność seksualną. Braveran staje na wysokości zadania. Reklama.
Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Informacje Tok FM. 16.40. Wojciech Kowalik. ONZ zaniepokojony sytuacją w Polsce. Komitet Praw Człowieka Narodów Zjednoczonych wskazuje na problemy wokół Trybunału Konstytucyjnego, rosnącą liczbę incydentów na tle rasowym w Polsce i rozrastające się podziemie aborcyjne. Do tego tematu wracamy w kolejnych informacjach TOK FM o 17.00. W związku z wprowadzeniem ustawy Za życiem może zostać zatrudnionych nawet około 2000 asystentów rodziny. Tak mówi minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska. Ma na to trafić 70 milionów złotych. Każdy z nowo zatrudnionych ma zarabiać 3600 zł brutto. Międzynarodowa Federacja Praw Człowieka apeluje do Unii Europejskiej o podjęcie kroków z sankcjami włącznie wobec rządu Węgier ze względu na, jak to określono, ciągłe ataki na prawa człowieka i państwo prawa w tym kraju. Węgry odrzucają tę krytykę. Przedstawiciele tamtejszego rządu mówią, że kraj chroni swoje granice zgodnie z węgierskim i międzynarodowym prawem przed niekontrolowaną, nielegalną imigracją. Główny Inspektorat Weterynarii podaje, że w północno-wschodniej i wschodniej Polsce specjaliści potwierdzili dwa kolejne przypadki afrykańskiego pomoru świń. Wirus został wykryty u padłych dzików znalezionych zaledwie kilka kilometrów od granicy z Białorusią. Pogoda. W nocy padać może na Podlasiu, na Warmii, na Mazurach, a także na Wybrzeżu, Kujawach, Mazowszu, w Wielkopolsce i na zachodzie. Na północy miejscami mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Będzie od 0 do 3 stopni. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Co się stało? Maciej Zagrodzki, dzień dobry, zapraszam na audycję Co się stało? 4 listopada, dokładnie 60 lat temu, na Węgrzech zgasła nadzieja na wolny, czy prawie wolny, demokratyczny kraj. Po tym jak wybuchło powstanie 23 października, wydawało się, że takie szanse są. 4 listopada 100 tysięcy żołnierzy Armii Radzieckiej najechało na Węgry i zdławiło rewolucję. Wśród walczących wtedy powstańców był pan Akos Engelmajer. Zawsze go przedstawiamy jako pierwszy ambasador niepodległych Węgier w Polsce. Ciągle jest z nami, ciągle w świetnej formie. Ale proszę powiedzieć, jak pan pamięta ten 4 listopada, choć było to 60 lat temu, myślę, że pan dobrze pamięta. Więc ja byłem w domu. Ja się obudziłem na salwie artylerii. Potem był dramatyczny apel. No, słucham. No, ewidentnie ta Zalewska te rozwiązania po prostu nie zadziałały. No i co tam Zalewska powie? Dlaczego byli opozycjoniści? No. Nie chcieli występować o status. No tutaj, słuchaj, na tej ochocie, zaraz jadę. Spotkajmy się tam o 18.67 przy tym Domu Kultury jest pawilon. To jest Dom Kultury Ochota na Grójeckiej 67. I pojedziemy potem, jest tam, gdzie byłeś u tej Zośki Porczyńskich, jest promocja książki o 18.00. To jeszcze zdążymy i będzie Hanka Kronkiewicz-Walc na tej promocji, zdaje się nawet. No ale może masz gdzieś jeszcze bliżej wernisaż, ale tam o 18.00 bardzo fajnie bywa. Szukam odpowiedzi. No, a masz tego kurczaczka? Panie doktorze, znalazł pan odpowiedź, bo wszystkie te trzy elementy są prawdziwe. Pierwszy taki, papierologia. Znaczy ja oczywiście nie używałbym tego słowa, ale my staraliśmy się w ustawie tak zabezpieczyć budżet państwa, czy zabezpieczyć nasz status, tak? Bo chcielibyśmy się znaleźć w gronie osób, które rzeczywiście działały albo były poddawane represjom w tamtym okresie.
że niełatwo jest ten status uzyskać, bo trzeba mieć rok działalności bądź represji. Ale być może to dobrze, bo istnieje oczywiście ryzyko, istniałoby ryzyko, że gdyby te przepisy były o wiele bardziej liberalne, to nagle by się okazało, że mamy w Polsce 25 milionów opozycjonistów. I my, mając tego świadomość, mając też w tyle głowy doświadczenia z kombatantami, uważaliśmy, że zapisy tej ustawy muszą być bardzo restrykcyjne. Czyli to jest pierwszy moment i drugi z tym związany, to jest kwerenda w Instytucie Pamięci Narodowej. Każda osoba, która stara się o status, musi mieć zaświadczenie, takie zaświadczenie, mówiąc krótko, z Instytutu Pamięci Narodowej, że nie współpracowała bądź nie była pracownikiem. No i ewentualnie jak były jakieś materiały, to one służą temu, żeby ten status udokumentować. Czyli to jest ta pierwsza rzecz. Trudny dostęp, ale o to celowo zabiegaliśmy. Ale tak, to jest jak najbardziej zrozumiałe. Tylko status to jest jedna rzecz, tak? Bo to jest taka honorowa sprawa. My zabiegaliśmy, żeby ten status był respektowany przez różne instytucje rządowe, samorządowe, żeby nas zapraszano na uroczystości, żeby pamiętano o nas, pamiętano o tych, którzy naprawdę poświęcili wiele lat, zdrowie, często wolność, siedzieli, byli bici. No, to ty, no ja nie wiem, mam nadzieję, że przyjdą na tą Togórczewską. Mi się wydawało, że to Zelewski gada. Którzy naprawdę coś ważnego dla naszego... No on te głosy zmienia, no. No nic się nie stało, no przecież, no i tak się znamy wszyscy. Nie do przyjęcia dla nas, ale tak jak mówię, zgodziliśmy się, bo uznaliśmy, że lepiej, żeby... Słuchaj, to był jego telefon, jest na kartę, ale on ma teraz dwa abonamenty, to wiesz, to ja tutaj odwiedzę, no. To kwestia taka, że ta ustawa miała charakter pomocowy, takiej trochę ją różny. No ja nie wiem, tam bardzo fajne te wernisaże są, przyjedź i prosto pojedziemy do Porczyńskich potem. Trochę się upokorzyć, tak? Czyli słuchaj, pokazać, że, no, ja to czas, jadę tak, 523 przez trasę. Jadę przez trasę. Wysiądę przecinając Górczewską. Dobrze, Grójecką. Nie Górczewska. 523 tu przed. Tam, na Wawerskiej. I w lewo. Do tego domku kultury można podejść, jeden podjechać. I tam jest w pawiloniku za tym szarym domkiem. Tak, bardzo ładne robią wernisaże. Byli takim, co zresztą kiedyś... To jest za kinem Ochota. Ustawy, który łączył. Za teatrem tam był kiedyś ZURT, już go nie ma. I tam jest Dom Kultury pod numerem 65. I za tym domem jest 67 numer. Dzisiaj tego nie ma, są różne ustawy, różne kategorie. Ale chcieliśmy, żebyśmy dostali... Obrazy, tak. Ostatnio pani Puciatycka i ten Kurczaczek był ze mną. Bardzo było miło. Ja nie wiem, on dostał do mnie SMS, ale jak są blisko, to przyjdą. A jak nie są, no to nie, no to... I z tego tytułu takie świadczenie powinien dostać. No dobra, to za... Ale na przykład... Nie no, bo jest coś, teraz mówili w radiu, no. Dobra, na razie. Mało pozytywne komentarze, no, mówiące o tym, że no, oczywiście mamy z jednej strony ludzi, którzy sprzeciwiali się ówczesnej władzy, byli represjonowani, byli izolowani, być może w okresie stanu wojennego byli zamknięci w obozach internowania, no ale to mimo wszystko nie jest to samo, co bycie na przykład żołnierzem II wojny światowej, co przejście przez, nie wiem, piekło Powstania Warszawskiego, czy bycie żołnierzem wyklętym po 1945 roku. Nie obawialiście się na przykład państwo tego typu reakcji? Wie pan, to jest prawda. To wszystko jest prawda, że różne doświadczenia mają różny wymiar. Ale jak porównać na przykład działacza naszego podziemia współczesnego, który kilkanaście lat są takie osoby, poświęcając swoją karierę, swoje życie rodzinne, wszystko tak naprawdę, znaczy, bo dzisiaj nawet nie ma praw emerytalnych. Ja przyznaję, nie potrafię na to pytanie odpowiedzieć. Prawda? Jak, no to są różne sytuacje, ale żyjąc w stresie, w narażeniu na represję przez taki długi okres, to jest tak, że bycie żołnierzem, walka w powstaniu, bycie żołnierzem niezłomnym, wyklętym, to na pewno jest... coś bardzo wielkiego, to jest taka postawa, która wymaga, znaczy która powinna cieszyć się naszym najwyższym uznaniem i szacunkiem, ale te osoby, które, to takie były warunki,
które być może gdyby znalazły się w czasie wojny, to pewnie by taką drogę przeszły. My żeśmy funkcjonowali w zupełnie innych realiach. Naszą bronią była maszyna drukarska, a kunami był papier. My żeśmy taką działalność podjęli i żeśmy ją wygrali. Więc tym bardziej, myślę, tym ludziom należy się uhonorowanie i taka naprawdę pomoc, która jest na poziomie i tak pomocy społecznej. Tak? To jest takie wsparcie honorowe, które pozwoli im, nie wiem, odreagować sytuacje stresowe i będą mogli zakupić lekarstwa, być może więcej lekarstw niż normalnie przeciętny człowiek. Jeszcze jedna rzecz, bo to świadczenie jest ważne. Ważne, bo traci ten charakter pomocowy, jest powszechny, ale jeszcze są dwie zmiany, znaczy jedna zmiana taka dla nas szalenie istotna, czyli dostęp do lekarzy, szczególnie specjalistów. Teraz mówię o tych obecnych propozycjach, które tak, się pojawiły. Tak, w tych obecnych, bo tam niestety zabrakło takich tych elementarnych rzeczy, na których nam zależało. Niech pan mi wierzy, nasze stowarzyszenie, które jest największym tego typu stowarzyszeniem, bo liczy sobie około 1000 osób, już nie mówię o całym środowisku, które wokół nas funkcjonuje, to taka masa pogrzebów, jaką mamy, ludzi młodych, ludzi w wieku 50-60 lat, to jest coś niesamowitego, a to nie bierze się od tak z tego tylko powodu, że jakieś choroby czy inne rzeczy. Stres, który naprawdę tych ludzi zabijał i zabija w dalszym ciągu. I w związku z tym dostęp do ochrony zdrowia, ten, który teraz jest proponowany, nie został wtedy uchwalony. Ja tego nie jestem w stanie pojąć, tak? Bo te poprawki były, nawet były zgłaszane w tamtych realiach przez senatorów Platformy Obywatelskiej, a mimo tego przepadły. Nie jestem w stanie tego zrozumieć. Myśli pan, że te propozycje, te zmiany, o których mówię, oczywiście tych propozycji jest więcej, no powiedzieliśmy o tych najważniejszych, one tym razem powinny przejść bez większych kłopotów? Ta ustawa zostanie w tym kształcie, w jakim to zostało zaproponowane, zmieniona? Takie mamy odgłosy, bo jest poparcie dla tych zmian zarówno w Prawie i Sprawiedliwości, jak i w Platformie Obywatelskiej, więc nie sądzę, żeby był jakiś problem. To sprawa powinna po prostu być zamknięta. I nie chodzi o to, żebyśmy byli jakoś szczególnie potraktowani. My chcemy być potraktowani tak, jak są traktowani kombatanci, bo uważamy się za ich następców, tak? Jesteśmy taką sztafetą pokoleń, które walczyły o wolną i niepodległą Polskę. W związku z tym, jeżeli ta sprawa zostanie zamknięta, nie chcemy naprawdę, tak jak były również głosy podobne, że powinniśmy jakoś szczególnie zostać wyróżnieni, nie wiem, jakąś formą specjalnej emerytury średniej, krajowej. Nie, my uważamy, że to świadczenie na takim poziomie, jaki mają kombatanci, to jest, bo musimy powiedzieć, o jakich pieniądzach mówimy, 400 zł, tak? Jest to takie świadczenie, które naprawdę wielu z nas, wielu z naszych ludzi pozwoli przetrwać, tak? Pozwoli wykupić recepty, lekarstwa, pozwoli po prostu godnie żyć i to im się należy. No, jeszcze jedna rzecz, o której nie wspomniałem, ja mówiłem o tym, że w tej ustawie, która nadal obowiązuje, na jej realizację przeznaczono 25 milionów złotych, wydano pół miliona. I jeszcze jedna ciekawa informacja, która pokazuje skąd ta różnica. Z tych przywilejów, o których rozmawialiśmy, z tych rozwiązań, na te rozwiązania zdecydowało się 2% uprawnionych. Właśnie, to pokazuje skalę. Wie pan, to jest problem znaczy ci ludzie są potwornie wrażliwi na punkcie swojej godności. I dla nich chodzenie do jakiegokolwiek urzędu, nawet jak to jest Urząd do Spraw Kombatantów, i pokazywanie, w jakiej oni są biedzie, w jaki sposób żyją, bo to trzeba wykazać się dokumentami, czasami przychodzi jakaś kontrola, która sprawdza. Nie chcą się na takie upokorzenia narażać, dlatego tak mało osób wystąpiło o wsparcie finansowe w ramach tej poprzedniej ustawy. I myślę, że to jest taki sygnał wyraźny,
że trzeba tę ustawę zmienić i w dobrym kierunku te zmiany idą, za co chciałem senatorom w pierwszej kolejności, bo oni przygotowali poprawki do tej ustawy. To oni jako pilotują te zmiany? Tak, oni przygotowali te poprawki, Senat przegłosował i jest to projekt Senatu, tak? Czyli mamy do czynienia z projektem Senatu poprawek do ustawy. Także jestem wdzięczny wszystkim senatorom, którzy głosowali za tym i mam nadzieję posłom, którzy dzisiaj, bo dzisiaj o 20.30 bodajże ta ustawa będzie procedowana. Mam nadzieję, że ona zostanie skierowana do odpowiednich komisji. Komisje w trybie takim szybkim, bo tam nie ma wielkiej filozofii, nie przygotują ustawę do następnego posiedzenia Sejmu i w nowym kształcie ustawa będzie mogła wejść 1 stycznia. Czego tak naprawdę oczekujemy i mamy nadzieję, że tak będzie. Czyli rozumiem, są jeszcze w polskim parlamencie tematy, które politycznie nie dzielą. Mam nadzieję, że nie dzielą. Ja tu chciałem przypomnieć właśnie, że wielką taką rolę w poprzedniej kadencji odegrał senator Jan Wyrowiński, który był senatorem PO. I niech pan mi wierzy, nie miał łatwego życia z swoją własną partią. My razem przygotowaliśmy te rzeczy, on troszkę był zainspirowany różnymi działaniami, które stowarzyszenie podejmowało i nie miał wielu przyjaciół, tak, ale udało mu się wbrew swojemu środowisku, na tyle, na ile można było w tamtych realiach to zrobić, przeprowadzić ustawę, która weszła w tamtym roku w życie. No to miejmy nadzieję, że w tej sytuacji doczekamy się szczęśliwego i szybkiego happy endu. Bardzo panu dziękuję za rozmowę. Pan Wojciech Borowik, Stowarzyszenie Wolnego Słowa. Dziękuję serdecznie. MediaMarkt ma 18 lat. Też masz czasem 18 lat? Teraz w MediaMarkt. 2 komputery w cenie jednego. Kupując laptop Lenovo z procesorem Intel Core i5 za 2349 zł, komputer Kiano Slim Stick otrzymasz w zestawie. MediaMarkt.pl. Kochanie, przygotowałam dzisiejszą porcję witamin. Wszystkie zdrowe i naturalne. Kilogram brukselki? To dzienna dawka witaminy E. 2 kilogramy cytryn? To witamina C. Jest jesień. Dla utrzymania odporności potrzebujesz jej więcej. Nie chcesz łykać syntetycznej witaminy C? Sięgnij po suplement diety Acerola Gripovita, który zawiera naturalną witaminę C, pochodzącą z owoców Malpighia grabla. Tabletki do ssania Acerola Gripovita to witamina C w 100% naturalna. Acerola Gripovita. Naturalnie dla Ciebie. Jak dorosnę, będę lepszy potworem. A nie, nie zajdę. A ja zostanę kucharzem. Będę piekł największe ciasto na świecie. Oprócz zwierzątek będę leczyć ludzi. To ja upiekę tyle ciast, żeby starczyć dla każdego. Ach, musiała być już dorosła. Nieważne, kim twoje dziecko chce zostać w przyszłości. Ważne, że chcesz pomóc mu spełnić te marzenia. Przeznacz pieniądze z programu Rodzina 500+, na rodzinne aplikacje skarbowe. Więcej na dlatwoichdzieci.pl. W Media Expert super niskie ceny. Na przykład nowoczesny telewizor Sony 55 cali Android TV. Taniej o 500 zł. Dziwek do selfie mnie to nie dotyczy. Moje usta są suche, sprężnięte i okropnie szczepione. Wypróbuj Regenerum regeneracyjne serum do ust. Olej z rokitnika regeneruje spierzchnięte i popękane usta. Ekstrakt z mango i awokado uelastycznia, a masło shea intensywnie nawilża i odżywia. Regenerum przynosi natychmiastową bólkę i długo pozostaje na ustach, chroniąc je przed czynnikami zewnętrznymi. Dzięki Regenerum moje usta są miękkie, elastyczne i odrobiście gładkie, a dodatkowo serum zapewnia im ochronę przy każdej pogodzie. Regenerum. Pełna regeneracja. Już teraz kumulacja w Lotto. 4 miliony złotych. Weź los w swoje ręce i zostań milionerem. Wygraj 4 miliony złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto. Saturn radzi, myśl technologicznie. Przyjdź po edycję Legacy zawierającą dwie gry Call of Duty, nową odsłonę serii Infinity Warfare oraz Modern Warfare Remastered. Odświeżoną edycję jednej z najlepszych gier w historii. Saturn. Technologia tak ma. Autopromocja. Polskie Radio 24. Kultura w kulturze.
czas na to teatr, świat sztuki, popkultury, nowe media, jak również twórcza pasja i działania. Dlatego też wspólnie z artystami, twórcami, ludźmi kultury zastanawiamy się, co zrobić, by kultura ubogacała i byśmy dowiadywali się wszystkiego o czymś i czegoś o wszystkim. Weekend kulturalny. Każdy piątek o 18. Maja Kluczyńska, zapraszam. Jest 17. Polskie Radio 24. Informacje dnia. Sejm uchwalił ustawę o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Za chwilę relacje naszej reporterki z Sejmu. Kilkadziesiąt osób na krakowskim rynku wzięło udział w happeningu w obronie prześladowanych chrześcijan. 200 milionów chrześcijan jest mentalnie prześladowanych. Robert Lewandowski znalazł się wśród kandydatów do tytułu najlepszego piłkarza roku FIFA 2016. W Polskim Radiu 24. Informacje dnia. Katarzyna Oklińska, zapraszam. Sejm uchwalił ustawę o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Głosowało za nią 228 posłów. Przeciw było 189, a 9 wstrzymało się od głosu. Zgodnie z ustawą sędziowie Trybunału mają składać jawne i publiczne oświadczenia majątkowe. Nie będą mogli także podejmować dodatkowego zatrudnienia z wyjątkiem pracy naukowo-dydaktycznej. Mają też przechodzić w stan spoczynku po zakończeniu kadencji lub po osiągnięciu 70 roku życia, o ile nie złożą zaświadczenia lekarskiego o zdolności do pełnienia obowiązków. Z Sejmu reporterka Polskiego Radia 24 Ewa Wasążnik. Poseł Platformy Obywatelskiej i były minister sprawiedliwości Borys Budka ocenia, że nowa ustawa o Trybunale Konstytucyjnym to kolejny cios wymierzony w zasady państwa prawa. Od roku mamy do czynienia z festiwalem obłudy i kłamstwa, który jest serwowany polskiej opinii publicznej. Już w tej chwili trudno jest liczyć, którą z kolei ustawę o Trybunale Konstytucyjnym dzisiaj przyjęliśmy głosami PiSu. Ta ustawa to kolejny krok wstecz. Ta ustawa to kolejny przykład tego, że Prawo i Sprawiedliwość podporządkowało Trybunał Konstytucyjny doraźnemu celowi politycznemu. Kamila Gasiuk-Pichowicz z Nowoczesnej obawia się, że nowa ustawa utrudni sędziom Trybunału wypełnianie ich podstawowego zadania, czyli badania zgodności stanowionego przez Parlament prawa z ustawą zasadniczą. Potrzebna jest instytucja, która będzie właśnie takie złe ustawy łamiące nasze prawa i wolności obywatelskie wyrzucała z porządku prawnego. Ta ustawa absolutnie tego nie gwarantuje. Ta ustawa gwarantuje to, że każda ustawa wymyślona przez posła Jarosława Kaczyńskiego stanie się obowiązującym prawem i nie będzie instytucji, która sprawdzi, czy ta ustawa jest zgodna z konstytucją. Ustawę o Trybunale bronił Stanisław Piotrowicz z Prawa i Sprawiedliwości. Poseł PiSu zaznacza, że nowe prawo porządkuje przepisy dotyczące statusu sędziów Trybunału Konstytucyjnego i jest początkiem końca chaosu, które wywołała poprzednia koalicja. Ten bałagan, który zrobiliście w czerwcu i w październiku ubiegłego roku, sprzątamy już prawie przez cały rok. Bo to wy, drodzy państwo, trzeba to znowu powtórzyć. Przecież to wy złamaliście konstytucję. To wy dokonaliście wbrew prawu i wbrew konstytucji obsadzenia Trybunału Konstytucyjnego, powiem krótko, swoimi ludźmi. Przecież nawet Trybunał Konstytucyjny to stwierdził. Dziś wieczorem Sejm zajmie się kolejną ustawą, tym razem poświęconą organizacji i trybowi pracy Trybunału Konstytucyjnego. Ewa Wasążnik, Polskie Radio 24. Wcześniej Sejm odrzucił wniosek o wotum nieufności dla minister edukacji Anny Zalewskiej. Złożyli go 14 października posłowie Platformy Obywatelskiej, uzasadniając go złym przygotowaniem reformy edukacji. Wniosek ten był sygnałem ostrzegawczym dla partii rządzącej, powiedziała w rozmowie parlamentarnej Polskiego Radia 24 posłanka PO Urszula Augustyn. Ważne jest, żeby wreszcie Prawo i Sprawiedliwość zaczęło słuchać także innych ludzi. Gdyby tak było, to nie byłoby nauczycieli na ulicach, nie byłoby pikiet, nie byłoby organizowania się rodziców, którzy także protestują przeciwko tej zmianie. No i nie mielibyśmy okazji na rozmowę, więc uważam, że bez względu na tę arytmetykę sejmową warto o tych ważnych sprawach rozmawiać, bo reforma, którą proponuje pani minister Zalewska, jest nieprzemyślana, jest chaotyczna, wprowadzi więcej złego niż dobrego.
Zapowiedziana przez rząd likwidacja gimnazjów jest złym pomysłem, bo te dobrze spełniają swoją rolę, dodała na naszej antenie posłanka Urszula Augustyn. Jednym z plusów tego, że odłączono szkoły podstawowe od gimnazjów, było m.in. to, że właśnie nastolatki dostawały nowe wyzwania, że oddzielaliśmy ten trudny wiek dojrzewania od maluchów, od 6-7-latków, które uczęszczają do szkoły podstawowej. Te nowe wyzwania będą się powtarzały w życiu wielokrotnie. Młody człowiek musi się nauczyć z nimi sobie radzić. I doskonale to zrobił, bo gimnazjaliści potrafią to robić. Gimnazja miały być właśnie tym miejscem, gdzie dziecko ma szansę na wyrównywanie swoich deficytów i rozwijanie swoich talentów. I to gimnazjum zdecydowanie dzieciakom zapewniło, szczególnie tym uczniom z mniejszych miejscowości. Rozmowa parlamentarna jest dostępna na naszej stronie internetowej www.polskieradio24.pl. Minister cyfryzacji spotka się 24 listopada z przedstawicielem Facebooka w sprawie blokowanych kont narodowców na tym portalu. Wśród osób, którym je zablokowano, są przedstawiciele Ruchu Narodowego i poseł Ruchu Kukiz 15 Marek Jakubiak. Minister Anna Strożyńska mówiła, że będzie chciała poruszyć ten wątek w rozmowie z przedstawicielami portalu. W temacie samego raportowania i blokowania mam spotkanie 24 listopada z przedstawicielem Facebooka, ekspertem na Europę od polityk społecznościowych z Dublina, czyli z osobą, która za te czynności odpowiada, żeby w szczegółach poznać, jak te standardy społecznościowe i raportowanie na Facebooku przebiegają. Minister Anna Strażyńska mówiła, że Facebook obowiązuje polskie prawo, mimo że jest to prywatna korporacja. Podlega prawu m.in. antymonopolowemu, ale podlega przede wszystkim prawu kontraktowemu, ponieważ ten regulamin, który podpisujemy, jest umową i obie strony mogą tę umowę złamać i obie mają do siebie wtedy roszczenie. Z całą pewnością podlega ocenie w świetle zasady, że ograniczanie wolności słowa, czy to jest słowo z prawicy, czy to jest słowo z lewicy, czy w ogóle jeszcze jakieś inne, musi być absolutnie uzasadnionym i wyjątkowym wyjątkiem. Facebook usunął m.in. stronę Marszu Niepodległości, uznając, że nawołuje ona do nienawiści. Kilka dni temu działanie profilu zostało przywrócone. Postępowanie Facebooka to efekt podpisanego w czerwcu kodeksu zwalczania mowy nienawiści online. Podpisały go także portale Twitter, YouTube oraz koncern Microsoft. Wieczorem premier Beata Szydło rozpoczyna wizytę w Rydze. Jutro weźmie udział w szczycie przywódców rządów Europy Środkowej i Wschodniej oraz Chin. Rzecznik rządu Rafał Bochenek powiedział, że na dziś przewidziano tylko jeden punkt – spotkanie z miejscowymi Polakami. Liczebność mniejszości polskiej na Łotwie szacuje się na niemal 50 tysięcy. Po wylądowaniu bezpośrednio pani premier uda się na spotkanie z Polonią Łotewską do jednej ze szkół. Jutro rano odbędą się spotkania bilateralne m.in. z premierami Serbii i Chorwacji. Będą oczywiście w trakcie tych rozmów poruszane tematy związane z polityką Unii Europejskiej, z tematy wspólne związane ze współpracą regionalną i gospodarczą. Jutro odbędzie się także szczyt przywódców rządów Europy Środkowej i Wschodniej oraz Chin. Rzecznik rządu Rafał Bochenek powiedział, że jest to okazja do promocji Polski i regionu w Chinach oraz w innych państwach Azji. Generalnie szczyt ma za zadanie umocnić współpracę pomiędzy krajami regionu z Chinami w związku z inicjatywą gospodarczą, jaką w ostatnim czasie podejmują Chiny w ramach jednego pasa i szlaku. Wizyta zakończy się w sobotę późnym wieczorem. 50 lat temu, 4 listopada 1966 roku, Florencję nawiedziła wielka powódź. W rocznicowych obchodach wziął udział premier Matteo Renzi, który był wcześniej jej burmistrzem. Renzi podkreślił, że powódź była przełomowym momentem w dziejach Florencji i do dziś mówi się przed powodzią i po powodzi. Wyraził żal, że on sam urodził się w roku 1975. Z dumą zacytował tytuł jednej z gazet sprzed pół wieku. Zdewastowana przez Arno, Florencja ze spokojem przeżywa tragiczne chwile, ponieważ mówił on wszystko o charakterze mieszkańców kolektywu z tego renesansu. Taki sam spokój i wiara w przyszłość, że własne siły potrzebne są Włochom i dziś w obliczu nieustających wstrząsów
centrum kraju. Muzeum Jana Pawła, wiesz gdzie jest? Powiedział, no 18, także wiesz. Kościół świętego Benedykta. Ja to tam nie jadę, dopiero potem może. Splendor swojej urody, ponieważ kościół ten jest symbolem Europy, jest symbolem piękna. Takim samym symbolem, jakim była... Pewnie na swoją, no i co? Nie, na swoją też. Polskie Rady. Nie, no bo gadałam o kolejnych 11 bezcennych dokumentów wydłużyła się lista Krajowa Programu UNESCO Pamięć Świata. Teraz zawierane już 22 dokumenty upamiętniające ważne wydarzenia z historii Polski przechowywane w krajowych bibliotekach i archiwach. W Pałacu Prezydenckim wręczono dziś specjalne certyfikaty dla wyróżnionych dzieł, czemu przyglądał się nasz reporter. No i co będzie w nagrodę? Światowa lista UNESCO Pamięć Świata prowadzona jest od 1997 roku. Inauguracja polskiej listy nastąpiła... Nie gadaj głupot, jedno słowo wystarczy, czy bilet, czy 100 złotych. ...o kolejnych 11 fundamentalnych dla historii... No do Afryki jechać, no co? Minister Wojciech Kolarski, odczytując list... Już mówiłaś o tym, podkreślał ważną rolę tej inicjatywy. Lista ta przybliża i podkreśla znaczenie dokumentów, które ukazują jedne z ważniejszych wydarzeń, osób oraz przemian cywilizacyjnych w dziejach naszej ojczyzny. Obrazują one udział różnych części dawnej Rzeczpospolitej w powstawaniu dziedzictwa, które jest wspólne wszystkim Polakom, ale także w pewnej mierze dzielone z innymi narodami Europy. Dlatego tak ważne jest, aby i polska lista krajowa, no i gdzie to jest? Lista programu UNESCO Pamięć Świata, były rozszerzane o inne obiekty pochodzące z naszego kraju. Z kolei wiceminister kultury Magdalena Gawin zwracała uwagę, że pomysł na utworzenie listy powstał już w 1992 roku, tuż po upadku komunizmu. Idea właśnie ta narodziła się z pewnego poczucia konieczności zabezpieczenia wyjątkowych dokumentów, wyjątkowych archiwów i z takiego doświadczenia wojen dwudziestowiecznych, które doprowadziły do zniszczenia szeregu bardzo ważnych, bezcennych zabytków rękopiśmiennictwa. A dziś na listę UNESCO wpisano m.in. rocznik świętokrzyski dawny, czyli powstały w 12. No i tutaj wracasz potem jakoś tak stamtąd? W zestawieniu znalazł się również akt Unii Krewskiej z 1385 roku. Ale to nie jest tam gdzieś przez Wielkopolskę, czy... Rozpoczynając okres unifikacji Polski i Litwy, oraz statut Laskiego z 1506 roku, czyli pierwszy w Polsce, wydany drukiem Urzędowy Zbiór Prawa. Przewodniczący Komitetu Światowego Dziedzictwa UNESCO, profesor Jacek Purchla, mówił o tym, jak ważne dla nas i dla przyszłych pokoleń jest pielęgnowanie tej historycznej spuścizny. Dziedzictwo to zachowanie przeszłości dla współczesnych i przyszłych celów. I tą kluczową kwestią jest nasza pamięć. Bo dziedzictwo to nasza pamięć, nasz wybór i nasza tożsamość. Tą pamięć UNESCO próbuje utrwalać poprzez dziedzictwo dokumentacyjne, poprzez najważniejsze dokumenty, jakie przechowały się do naszych czasów. Oryginały i faksymilia wszystkich wyjątkowych dokumentów wpisanych na listę będzie można zobaczyć już niebawem, m.in. w Warszawie, Gdańsku i Krakowie. Łukasz Sobolewski, Polskie Radio 24. Kilkadziesiąt osób na krakowskim rynku wzięło udział w happeningu w obronie prześladowanych chrześcijan. Przy pomniku Adama Mickiewicza mordują grupa ludzi ubranych w stroje, w jakich skazańcy prowadzeni są na egzekucji. Dokonywają na przem dziewczynki wyznania koptyjskiego i przerabiają na muzułmanów. Na tę chwilę 200 milionów chrześcijan jest brutalnie prześladowanych. Są torturowani, kobiety są brutalnie gwałcone tylko za to, że wyznają swoją wiarę i nie zgadzają się, żeby ją porzucić. Musimy o tym no pamiętać, tak jest, i przypominać za cokolwiek tym ludziom, wychodzimy i jedni za to, że głoszą Ewangelia, drudzy za to, że gdzieś tam są. Pamiętajmy ten kiedy podrażnięto Ingardo, to było coś, co sprowokowało cały świat do myślenia. Po to jest pokazanie, jakby przypomnienie tych pomarańczowych kostiumów, żeby to się więcej nie powtórzyło. O tym, jak nieść pomoc prześladowanym, dziś i jutro będą rozmawiać uczestnicy drugiego Europejskiego Kongresu w obronie chrześcijan. Międzynarodowa Federacja Piłki Nożnej FIFA ogłosiła listę kandydatów do tytułu najlepszego piłkarza 2016 roku. Głosowanie rozpoczyna się dzisiaj i potrwa do 22 listopada. Wśród 23 nominowanych graczy znalazł się Robert Lewandowski. Zdobywca tytułu zostanie ogłoszony podczas ceremonii, która odbędzie się w Curychu 9 stycznia.
Laureat nagrody zostanie wyłoniony podczas specjalnego głosowania. Połowę głosów oddadzą kapitanowie i trenerzy drużyn piłkarskich z całego świata. Drugą połowę głosów oddadzą fani oraz grupa 200 dziennikarzy sportowych również z całego świata. Robert Lewandowski jest kapitanem piłkarskiej reprezentacji Polski. Na co dzień gra w barwach Bayernu Monachium. W ostatnim sezonie w 51 meczach zdobył dla tego klubu 42 bramki. Z tym klubem zdobył też Mistrzostwo Niemiec. Teraz nie jest żaden wyjazd. Jako reprezentant Polski od 2008 roku zdobył 84 bramki w 40 meczach. Dziś w nocy w kraju pochmurnie, miejscami przelotny deszcz lub mrzawka. Temperatura od minus 1 stopnia na wschodzie do 3 na zachodzie i wybrzeżu. W rejonach podgórskich od minus 2 do 2 stopni Celsjusza. Wiatr w nocy słaby. Na wybrzeżu i w rejonach podgórskich straszne rzeczy mordują. Porywiste, południowe. Wysoko w górach porywy wiatru do 70 km na godzinę.